W sobotę 26 listopada w Moszczenicy odbyły się pierwsze gminne manewry ratowniczo-gaśnicze pod kryptonimem Kościół Moszczenica 2016 na obiekcie Starego Kościoła w Moszczenicy. Do manewrów wykorzystano wszystkie siły i środki, jakimi dysponują jednostki ochotniczych straży pożarnych w gminie Moszczenica, OSP Moszczenica i OSP Staszkówka. Konspekt zakładał pożar starego kościoła parafialnego w Moszczenicy. Próbę gaszenia kościoła podjął kościelny, który wskutek upadku doznał urazu i nieprzytomny został ewakuowany i przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. Przy dużym zadymieniu na zewnątrz, jak i wewnątrz budynku, strażacy w aparatach ochrony dróg oddechowych przystąpili do lokalizacji i ugaszenia pożaru. Stanowisko wodne ustanowiono na potoku Moszczanka, a wodę podawano na zasadzie przetłaczania. Sygnał do rozpoczęcia dał komendant gminny ZOSP RP w Moszczenicy, druh Krzysztof Markowicz, składając meldunek prezesowi zarządu ZOSP RP w Moszczenicy, druhowi Jerzemu Wałędze. Manewrom bacznie przyglądał się zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Gorlicach, młodszy brygadier Dariusz Surmacz, który ocenił manewry na ocenę bardzo dobry, dokonując przy tym krótkiego podsumowania. Możemy ocenić, że wykonane było zgodnie z założeniem. Wariant, który chcieliśmy tutaj przećwiczyć i który był komendant gminny zaplanował, został zrealizowany. Przede wszystkim chodziło o dostarczanie wody do pożaru i to było realizowane. Wyszło to bardzo dobrze. Wiadomo, że są tylko tutaj dwie jednostki, w związku z tym trzeba było wykorzystać wszystkie siły i środki, które mieliśmy do dyspozycji. Zostało to wykorzystane perfekcyjnie. Wody nie brakowało, to jest najważniejsze, bo najważniejszą właśnie rzeczą w przypadku działań ratowniczo-gaśniczych jest dostarczanie wody do pożaru, odpowiedni wydatek wodny. Tutaj ten wydatek został osiągnięty, udało się kościół ugasić. I co najważniejsze, tak samo był jeszcze aspekt medyczny, czyli osoba poszkodowana, która uczestniczyła w pożarze, udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy. To też się udało zrealizować bardzo dobrze, także myślę, że jednostki straży pożarnej z gminy Moszczenica są dobrze przygotowane do tego typu akcji i oby się tylko spotykały na ćwiczenia, nie trzeba było wyjeżdżać do rzeczywistych zdarzeń. Młodszy brygadier Dariusz Surmacz podkreśla, że ćwiczenia są bardzo potrzebne. Bardzo mało jednostek ćwiczy, to jest taki fakt. Myślę, że nawet co miesiąc takie ćwiczenia powinny być realizowane we własnych jednostkach, żeby doskonalić umiejętności strażaków, ponieważ strażacy, którzy kończą kursy, te są organizowane przez Państwową Straż Pożarną, to są tego kursy, które delikatnie ten temat przedstawiają w formie i teorii, i praktyki, także że warto ćwiczyć, żeby współdziałać ze sobą, bo to właśnie działania straży polegają na współdziałaniu, osiągnięciu celu, którym jest ugaszenie pożaru, czy też ewentualnie zlikwidowanie miejscowego zagrożenia. Takich ćwiczeń powinno być jak najwięcej, przynajmniej raz do roku, żeby takie ćwiczenia były organizowane przez komendantów gminnych na własnych gminach z wykorzystaniem tego sprzętu, który mamy. Wtedy oczywiście mamy podstawę do wysunięcia wniosków, które z tych ćwiczeń wynikają. Braku sprzętu, który mógłby na przykład pomóc przy realizacji jakiegoś założenia. Dzisiaj może też w tych ćwiczeniach jeszcze doszła dodatkowa taka kwestia z łącznością, udoskonalenia systemu łączności, w jaki sposób to zorganizować i też trochę się obawiałem przed tym, jak to wyjdzie, bo może ja zamieszałem przy tym założeniu, ale właśnie okazało się, że wszyscy byli zadowoleni, ta łączność była płynna, nie było zakłóceń na łączności i to jest właśnie bardzo ważne, bo cel został osiągnięty, tak jak powiedziałem. Kwestia dostarczania wody, bardzo, bardzo ważna rzecz i tu bym się na tym też skupił, żeby jednostki ten wariant bardzo, bardzo często ćwiczyły, bo nie jest sztuką już podawania prądu wody, ale sztuką jest to, żeby tę wodę do pożaru dostarczyć, w związku z tym ćwiczenia związane z przetłaczaniem wody, najtańszym sposobem dostarczania wody. No, w ostateczności stosujmy dowożenie, bo to jest najdroższy, najmniej ekonomiczny wariant dostarczania wody, ale jeżeli takiej możliwości nie ma, tak samo musimy go skorzystać i korzystać ewentualnie z systemów mieszanych. Manewry podsumował także wójt gminy Moszczenica, a zarazem druh Jerzy Wałęga.
Przede wszystkim chcemy, żeby stało się to już standardem, dobrą tradycją. Co roku takie manewry planujemy wykonywać, żeby stwierdzić cały czas możliwość dobrej współpracy między dwoma jednostkami, które mamy tutaj na terenie gminy, aczkolwiek co roku będziemy pewnie pokazywać inne problemy, które mogą się zdarzyć. W tym roku, w tej chwili były to działania dotyczące ratowania pożaru i obiektu Starego Kościoła. Być może w przyszłym roku ratownictwo drogowe, tak żeby ta współpraca między jednostkami z jak najlepszym wykorzystaniem tego sprzętu, który mamy, mogła się rozwijać.